Hej wszystkim, z tej strony Prestige, witam was po raz kolejny w imperialnych podbojach, dzisiaj jako Makuria i w achievementie, w którym miałem po prostu chyba Kushite Empire, w którym miałem podbić po prostu cały region Egiptu jako nacja nubijska. Czyli z jednymi takimi opcjami jest Makuria, bodajże Dongola albo Alodia, jak dobrze kojarzę, ale nie jestem do końca pewien. Znaczy, ja oczywiście wybrałem sobie najmniejszy kraj, bo najmniejsze kraje są zawsze dla mnie najzabawniejsze do gry. Chociaż czasami, kiedyś to się obróci po prostu przeciwko mnie. Od północy, potem jest jeszcze Mameluk, od południa Etiopia, czyli sytuacja nie dość po prostu nie za dobra. Wszystko się rozbija w takich kampaniach o pierwsze wojny. Jeżeli mamy po prostu możliwość jakiejś pierwszej wojny, no to jest ok. W moim wypadku to było zajęcie całego tego regionu. Później bodajże chyba też Bey zwasalizowałem. Bey oddałem ziemię Lodi. Ogólnie wiecie, blob w tym regionie, budowanie pałacu z piasku celem zdobycia renesansu. I wiecie jak to jest. No i Etiopia. Etiopia była dość dużym problemem. Szczególnie w początkowej fazie gry, w momencie, gdy zaczynałem z nią graniczyć. Nagle, o widzę, że kurde, ten ze mną graniczy, wojna! Wojna zawsze była wygrana, czy tam nawet zwhitepisowana, bo gracz, no nie było jakiejś tam wielkiej różnicy pod względem wojska, ale mi było po prostu łatwiej. W pierwszej wojnie takiej uwolniłem sobie Semien. Zjadłem sobie do końca Alodię, nie pamiętam Medibary, co ja z nimi robiłem, bo Medibary chyba to też był mój basel, jak dobrze pamiętam. I czekałem też na okazję, żeby się wbić w Mameluka. Niestety dochód nie był jakiś super, więc ja postanowiłem Mameluka nie ruszać, w szczególności, że nie musiałem. Więc po prostu Mameluka długi czas po prostu olewałem. W pewnym momencie, jak widzicie, bardzo dużo się działo. Anektowanie Medibari, odbudowa Semienu z Korów, Makuria, Etiopia w setka wojen, zajęcie Damotu chyba jako kopalni złota, czy tam nawet niżej, uwolnianie tutaj jakichś wasali celem, aj, kurwa, przepraszam, bo spację nacisnąłem, uwolnianie wasali chyba tutaj, nie pamiętam, kogoś tutaj uwalniałem. Celem posiadania korów w tym regionie. Przemienimy trochę. A czy nie tak? No, żeby Reconquesta mieć w tym regionie. Był uwolnieniem właśnie Dżendżirusów. W pewnym momencie Etiopia została przesunięta do pozycji One Province Minera. A oczywiście Prestigo nie mógł sobie tego odmówić i zwasalizował Etiopię. Przez co miałem odbudowę tutaj o wszystkie kory Etiopii. Co było bardzo dobre dla mnie. Jednocześnie pojawiło się Fungi, które prędzej czy później zaczynałem sobie po prostu podbijać. Oczywiście nafidowałem temu mojego wasala tym. Fungi było chyba na 3 wojny zostawiłem, bo wykorzystywałem ich przeciw Jemenowi. Etiopię chyba odbudowałem, pamiętam, kosztem Jemenu na sam koniec i ich anektowałem, ale chyba najpierw Dżendżiro anektowałem. Nie, Dżendżiro chyba anektowałem po tym, jak Wlaje zjadłem. To było po prostu takie bardzo niefajne łańcuszki sojuszy. A to było odbudowa po prostu Etiopii w tym regionie, zjedzenie Wlaje, po prostu zjednoczenie regionu całkowite i zaczęcie anektowania tych wasali. W tym momencie też było już przygotowanie po prostu do jakiejś sensowniejszej wojny z Mamelukiem. Ponieważ robiliśmy się powerhouse'em w okolicy, to było tylko tak naprawdę czekanie na sytuację, aż Otoman znów zaatakuje. Musiałem się bardzo mocno śpieszyć, gdyż ja potrzebowałem Suez, chyba Sinai i dalej w ten region. Więc moim pierwszym planem na wojnę było zajęcie wszystkich tych oto prowincji, żeby ograniczyć rozwój Otomana. Niestety nie mieliśmy sojuszu, bo nigdy on nie chciał. To był problem, bo się Harar uwolnił z Etiopii. Nawet najlepsze, znaczy, mi się zdarza, niestety nie jestem jakimś prograczem.
Ale w pierwszej wojnie z Mamelukiem udało mi się całe dwie prowincje zabrać. Niby nic, ale zawsze coś. Potem czekałem, była chyba wojna z Fundżi, jakoś tak tutaj w tym regionie takie działanie, siedzenie na dupie, uwolnienie się Adenu, zajęcie przeze mnie bodajże wschodniego wybrzeża, rozpad Fundżi, przez co Dafursy zjadłem. Fundżi, pamiętam, miał sojusz z Jemenem, to wykorzystałem Fundżi, żeby zająć po prostu sobie tutaj wybrzeże Jemenu i mieć. No i druga wojna z Mamelukiem, która zakończyła się obszytkim, ładnym obszycięciem Mameluka na pół. Też w tym jakoś okresie zacząłem już myśleć nad sojuszem z Otomanem, co prędzej czy później mi się udało, oraz oczywiście budowaniem wasala, bo ja uwielbiam budować wasali w Mikaw. Bo któż nie lubi po prostu wasali. Kolejna wojna z Mamelukiem zakończona odgrodzeniem ziem, które potrzebowałem. Z jednej strony źle zrobiłem wtedy, bo to co zostało, niby się wydaje, że można na wojnę. Ale było tam chyba o jeden czy o dwa wórsko razy dużo. Gdybym zabrał w tej wojnie o jedną prowincję więcej, to wtedy w tej wojnie, co teraz była, bym i zakończył achievement i miał spokój. Ale no, zostały dwie prowincje, to już tam zrezygnowałem z odrobiny koalicji. Ale no kurde, pomysłowy Mameluk, którego już sobie po prostu tłukłem bez problemu, stwierdził, że da sojusza Varanandagashi, czy jakoś tam. Jakoś tak. Przez co przez nich zajęłem pozostałe dwie prowincje i zrobiłem achievementa. Jak widzicie, tu jest prowincja uwolniona w tym momencie, ze względu na to, że chciałem tam coś przetestować, czy na przykład jak uwolnię jedną prowincję, to mi cofnie ten wskaźnik achievementa, żebym mógł zobaczyć tam, czy można po prostu jakieś, tak jak ktoś mówi, szcizować ten achievement. Niestety nie udało mi się tego sprawdzić. Ale to też by było wszystko w tym odcineczku. Widzimy się niedługo w następnym. Hejka wam, cześć, do zobaczenia.